Dzień dobry. Dzisiaj czwartek, 17 lutego. Czytam teksty biblijne przeznaczone na ten dzień. Z psalmu 25. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Oraz 8 rozdziału Ewangelii Jana. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Drodzy, słowa psalmu 25 to prawdziwa modlitwa dla odważnych. Odważnych w sensie nie tych, którzy niczego się nie boją, ale tych, którzy mimo strachu, lęku, obaw stawiają czoła przeciwnościom. Taka modlitwa jest bardzo ryzykowna. Jest krokiem wiary w nieznane. Dlaczego? Ponieważ Boża prawda może czasem poprowadzić nas tam, dokąd sami nie chcielibyśmy pójść. Boża prawda może zaprowadzić nas przed lustro Bożego Słowa, w którym zobaczymy nie tylko nasze własne odbicie, ale także zobaczymy prawdę o nas samych, spojrzymy w głąb siebie. A to, co tam znajdziemy, może być dla nas trudne, a nawet bolesne. Strach, zranienia, krzywdy, rany zadane nam przez innych, ale także możemy tam znaleźć naszą własną niedoskonałość, małostkowe uprzedzenia, grzech, czy też poczucie winy z powodu krzywd, które my wyrządziliśmy. To tylko kilka z demonów, które mieszkają w człowieku. Może na co dzień ich nie widać, ale i tak skutecznie zatruwają nam życie, odbierając radość, odbierając siłę do wiary, nadziei i miłości. Demony boją się prawdy, boją się ujawnienia, bo wtedy stracą swoją moc nad nami. Chrystus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Poznanie swoich demonów, nazwanie ich, jest pierwszym krokiem do ich pokonania. To, co nazwane, nie jest już takie straszne. Poznanie prawdy o sobie bez upiększaczy, bez masek, bez pozorów, owszem, jest bardzo trudne i może być bolesne, ale jest konieczne, by pokonać nasze demony, by się od nich uwolnić. Kolejnym krokiem jest spowiedź, a potem nawrócenie, czyli powolny proces zmiany. Na szczęście nie jesteśmy w tym sami. Bóg nas prowadzi, a z Nim u naszego boku mamy wystarczająco sił, by pokonać nasze demony. Siłę daje nam Jego miłość do nas. Jego miłość pomimo wszystko, bezwarunkowa miłość, którą On chce nas otulać każdego dnia. Kiedy już wejdziemy na ścieżkę odkrywania prawdy o sobie, to ta prawda pomoże nam nie tylko inaczej spojrzeć na nas samych, na nasze życie, ale także na otaczający nas świat, w tym i na drugiego człowieka. Poznając prawdę o sobie, łatwiej nam będzie modlić się słowami, które są przytoczone w książeczce z Biblią na co dzień, słowami Kurta Martiego. Ach, obym we właściwym momencie potrafił rozpoznać w przeciwniku brata, w awanturniku entuzjastem, w nieprzyjemnym człowieku osobę potrzebującą, w uzależnionym stęsknionego, w zarozumialcu kiedyś kogoś upokorzonego, w tchórzu jutrzejszego bohatera, w biernym człowieku przyszłego zaangażowanego, a w czarnowidzu człowieka tęskniącego za światłem i kolorami. To nie takie proste. Trzeba o Boże obecności Twojego Ducha. Drodzy, stańmy dzisiaj razem z Panem Bogiem w prawdzie. Spójrzmy w głąb siebie i razem z Panem Bogiem rozprawiajmy się z naszymi demonami, by dojrzeć w drugim człowieku, by dojrzeć w sobie Bożą istotę cudownie stworzonego człowieka, ale także by w drugim człowieku dojrzeć swojego brata pomimo jego demonów. Stańmy w prawdzie
Niech prawda nas wyswobodzi. Amen. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.